Popełnienie grzechu ciężkiego i trwanie w nim. Dotykamy tutaj przyczyny, która niestety w naszych czasach coraz silniej daje znać o sobie. Dlatego wzrasta liczba osób dotkniętych przez złego ducha. W istocie prawdziwą przyczyną jest zawsze zanik i brak wiary. Im bardziej zanika wiara, tym bardziej wzrasta zabobon. Sądzę, że Ewangelia daje nam naoczny przykład w osobie Judasza. Był on złodziejem. Nie wiadomo, ile Jezus dokonał starań, aby go upomnieć i doprowadzić do poprawy, ale spotykał z jego strony tylko odmowę i utwierdzenie w grzechu, aż doszedł do szczytu. Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Z Ewangelii Mateusza. I tak oto czytamy zatrważające słowa zawarte w opisie ostatniej wieczerzy. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Z Ewangelii Świętego Jana. Nie ma wątpliwości. Chodziło o prawdziwe opętanie przez złego ducha. Przy obecnym stanie rozbicia rodzin spotkałem przypadki, w których osoby dotknięte przez złego ducha żyły w małżeństwach nieprawych z dołączeniem innych grzechów. Spotykałem kobiety, które wiele razy przerywały ciążę, nie mówiąc już o innych wielkich winach. Miałem do czynienia z osobami, które oprócz wynaturzonych zaburzeń seksualnych dopuszczały się grzechu gwałtu. Spotkałem homoseksualistów, którzy się narkotyzowali i popadali w inne grzechy związane z narkotykami. W tych wszystkich przypadkach leczenie musi rozpocząć się przede wszystkim od szczerego nawrócenia.